bo ja tu nie potrzebuję, żeby mieć ciężkie przytrzymane. Weźmy to i weźmy, nie wiem, zręczność. Niech będzie zręczność. Misericordia się pewnie skaluje troszkę z dexem, nie? De. Bez telemarku, prawda, nie było telemarka w przylądowaniu. Tererira taratonga. A tu mogłem zaskoczyć. Pa-pa-pa-pa-pa-para. Ja już ominąłem ten moment, gdzie mogłem zaskoczyć, nie? Nice. Ja tu mogłem zaskoczyć, ale gdzie to było, ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Totalnie się zgodzę z Lies of P. Baldura będę chciał ograć w przyszłym roku, bo duża kolejka, a wiem, że trochę ta gra trwa. Ja grałem 100 godzin na pierwszym przejściu. Lies of P tak mocno siadło, że na moim main save jestem już gotowy do odpalenia NG plus 14. Po ty pierdolisz, no to nieźle, to nie. Ja też byłem nahypowany na tą grę i jak ona wyszła, to ją przeszedłem w ciągu tego pierwszego miesiąca 5 razy. Nie, 4 razy. 4 razy, a później miałem właśnie powrót. Nie wiem, z pół roku temu, rok temu? Nie, przesadziłem, kurwa, z pół roku temu. Miałem powrót właśnie, żeby ten low level run zrobić, najniższy jaki się da, bez levelowania. Więc 5 razy dotąd przeszedłem. Już muszę zjechać, nie? Nie, przeżyłbym. Przeżyłbym ten skok na dół. Najszybciej 2,5 godziny, ja nigdy się nie śpieszę. Przenigdy, ale szybko, nice. Jaki jest rekord w speedrunach? Lies of P. A kurwa, niepotrzebnie to wypiłem. A chuj. Ja pamiętam, że jak wyszło Lies of P, to oglądałem ten, jak... Tu jest jakiś skrót? Ktoś tu schodzi w taki sposób. Gdzie to idzie? To nie jest skrót, to jest w inne miejsce. A na chuj mi te itemy, człowieku. Set rycerza śmierci. Ja tu byłem na moim jakimkolwiek rany? Wiedziałem o tym istnieniu tego miejsca? Nie pamiętam. O chuj. Od razu po wietrzu jeszcze umarłem? Sekiro, jak się napaliłem i do NG7 czy tam 8 doszedłem, bo osiągnięcia robiłem i nie warto robić 100%. Any% 40%, glitchless 1,5. Ej, to kurde, jak masz tylko 1,5, znaczy godzinę różnicy do tego, do glitchless, to nice. Bo zakładam, że glitchless pewnie grałeś, nie? Ała. Na zawał, tak. W powietrzu na zawał umarłem. Ojoj, czy przeżyję? Czy... Okej. Okay. Czy tu wszystkie... Z żadnej drabiny chyba nie muszę schodzić rzeczywiście. Dobrze wiedzieć na przyszłość, bo nigdy tego nie sprawdzałem. A, na Xboxie grałeś, okej. Nie! To nie tak miało wyglądać. Chciałem się zablokować, obrócić i zablokować. Czemu to zrobiłem? Ej, ja trzymam... A, bo mam inny przycisk, kurwa. Zapomniałem, że ja sobie przybindowałem. A teraz będzie, kurwa, zabawa. Dobrze, że są tutaj mariki po drodze. Co ludzie odpierdalają w tej grze z glitchami, to głowa mała, jakieś specjalne skille broni z wymianą FPS. Tak, ja właśnie widziałem jak Distortion to speedrunował specjalnie. Ileś tam FPS-ów musi być. Napiję się. Ileś tam FPS-ów musi być, plus skill, który lekko cię posuwa do przodu i skaczesz nim, jakbyś po prostu miał to jako movement jakiś specjalny. Pojebane akcje. Ała, moje uszy. Podobnie ludzie ten, glitchowali kiedyś z bronią Maleni w Eldenie, bo broń Maleni w Eldenie ma ten swój śmieszny Ash of War, który mocno cię do przodu posuwa i jak go zrobisz na krańcu jakiejś przepaści, to po prostu polecisz mocno do przodu przez całą animację. Lisitki, kurwa, dokładnie tak. A teraz nie mam tego. Nie mam... Czego? Golden Vala, no trudno. Sekundowy jetpack jak San Andreas, no właśnie. On w wodzie siedzi, kurwa. Ty chujowo. Nie mówcie mi, że oni go spaczowali. Ja to zrobiłem w first try, jak robiłem na Shield Only runy. Czyli po prostu ja zjebałem, to jest też możliwe, nie?
Ajajajaj. Boże, oni tu są ciągle, to bardzo źle, okej. Kurwa. Pieprzony. Come on. Ludzie dalej to robią. Widziałem, jak się euforię zdobywa właśnie katanią maleni. O, widzisz. O, widzisz. No tak mówisz, że ludzie to używali kiedyś. Nie widziałem, jak można ten euforię znaleźć. Ale to co, w sensie, że zanim dojdziesz do endgame'u, tak? To wtedy możesz jakoś z Beluratu, strzelam, się dostać. O to chodzi, czy nie? No zniknij twoich kolegów, kurwa. Nie mogę przejść za niego. Pieprzonek na grobki. Napierdala bananami jak Soraka, prawda. Nie idę na bossa policjanta, tylko od razu do opery z Puppet King. Z King of Puppets. Mnie bawi ten glitch, który jest z kolei na króliki, nie? Bo króliki po prostu się w ogóle nie agrują na ciebie. Jak staniesz w jakimś miejscu na arenie. To jest śmieszne. Boż ty kurwio, daj te plecy. Czemu ja nie mogę go tutaj wyobracać? Wydaje mi się, że on miał jakiegoś hotfixa. Tak mi się kurwa wydaje. Nie jestem pewien. A biję go tyle, bo backstaby mu robię. Mam założoną mizerkordię, która jest pod ogień, więc on ma mniejszy resist na ogień, ale stoi w ogniu, w wodzie, więc to się detentegesuje. Plus mam ostrze łaski i talizman sztyletu, nie? No i mam pełnego rakszasa. Króliki fajne, ale tylko to pierwsze spotkanie. Kurde, mi się drugie bardziej podobało, ale ja wiem, że większość ludzi woli to pierwsze. Jakbym miał fast trolle, byłoby szybciej to ominąć. Ale wtedy mógłbym dostawać zgon na strzała, nie? Bo mógłbym ściągnąć rakszasę i dołożyć... No nic, w sumie. To, że nie mogę go z chain backstabować, to jest taki ból. Strażnik bramy najgorszy, bo sprawda. Wiktor jest... Ja lubię Wiktora. Terio też lubi Wiktora. Mi się też Wiktor podoba jako boss. Jest fajnym takim pudzianem w międzyczasie. Do zrobienia. Lubię. Nasz kurwa. Ten boss to też jest pieprzony wypełniony. Czemu mi to chain backstabowanie nie wychodzi? Top 3 bossów. Laksasja na pierwszym. To na pewno. A dalej nie wiem. Król jest spoko, ale nie podoba mi się, że obie fazy są aż tak dziwne i różne od siebie. Musiałbym listę zobaczyć, żeby sobie wszystkie przypomnieć. Nameless Puppet też bym dał wysoko, prawda. Świetna i trudna walka. No nienawidzę tego bossa, kurwa. Myślę, że to jest jak boss z jakiegoś moda. Żyjące porażki, a to Bloodborne, ale to rzeczywiście, no. Living Failures to jest na pewno najsłabszy boss w DLC do Bloodborne'a. Tego bossa robił Team C, Team Z. Kurwa. Swoon Monster z recyklingiem armoru policji. A, no coś się zapatrzyłem. Armory policjanta w drugiej fazie to jedyny recykling, jaki szanuję. Ja jak pierwszy raz biłem potwora z bagiem, to tyle się nawkurwiałem. Ho. Nie zliczę, ile razy na nim się wyjebałem, ale sporo. I to na normalnym ranie, nie mówisz o tym SL1 ani niczym takim. Na low level ranie z kolei zabiłem go dużo szybciej niż na moim pierwszym ranie. Pozdro. Fajnie przekminione przeciwieństwie do bossów w dungeonów w Eldenie. Znaczy w Eldenie to, że oni zrobili 150 bossów. Czy tam i teraz jest ile łącznie z DLC-kiem? Musieliby naprawdę długo robić te bossy, żeby były każde unikalne. Jeśli chodzi o unikalność bossów, Wukong to fajnie zrobił, nie? W Wukongu bossów jest od chuja i są praktycznie wszystkie unikalne. Trafił, a ja nie. Czy mocny Wukong? Bardzo mocny. Jest dużo prostszy niż Souls-like'i wszystkie i Souls'y, ale jest bardzo, bardzo fajną grą. I to, że jest ekskluzywem, no to...
Trochę słabo. Trochę słabo. Jebane eksy. Znaczy, on jest bardziej... Nie jest ekskluzywem, no bo jest i na PC-cie, i na PlayStation. Po prostu się wyjebali na Xboxa, nie? I zrazu teleport. Czyli to jest RNG chyba. Czy mi walnie teleport, kurwa, czy nie? No i teraz pod ścianą stoi i mu nie zrobię backstaba. Weź się zajeb. Tam siebie. Jakbyś mógł. Ała. Czemu to nie był backstab? Aj. Żeby ta arena jeszcze nie była taka krzywa. Taki wszędzie nagrobki i inne gówna. Wukong fajny, bo nie japoński setting, tak. Jakby jest chiński. Remczak to ekskluzyw na Twitch, no jeszcze na YouTubie jestem, nie? Na YouTubie. Czy z Wukong na Xboxa to była taka historia, że oni powiedzieli, że... W sumie jebać Xboxa, nie? To... z tego co pamiętam. Co gra na Xboxie? Mniej więcej tak brzmiał tekst deweloperów. Jak zostali zapytani o to. Kurwa, teleport. On zawsze tam się typa po tym pierwszym? Na YouTubie te kotlety? Prawda, prawda. Bym sobie takiego kotlecika opierdolił. Teraz usłyszałem kotlet i od razu mam w głowie, ale bym coś zjadł. Automatycznie. Odpierdolcie się, proszę was. Schabowe, wolę schabowe, dużo bardziej. Chociaż schabowe są dobre, jak są świeże. A jakbym jakiegoś odgrzewanego kotleta miał jeść, to chyba wolałbym mielonego. Z kolegami to mocny, no właśnie, a tak to taka pizda z niego, nie? I to nie są prawdziwi koledzy nawet. On sobie ich sam przyzywa. Summoner pieprzony. No zawsze mnie kurwa złapie. O fu. Czemu ten chain backstab nie działa? Miałem zostać dalej wierny PlayStation, ale jak kupiłem Series S, które służyło do Game Passa, wartości jednej kupiwa, sprzedałem go po dwóch latach za tyle samo, co wybór był prosty. Prawda. I SK jest fajna właśnie do takiego grania typowo pod Game Passa, po taniości. Różnica w graniu duża. Dzisiaj oglądaliśmy ten... opinię na temat... Evolved, który ma wyjść w lutym. I Evolved na Xboxa, czy na Xboxa S, czy na Xboxa X... Ma być tylko w 30 FPS-ach. Dziwny kurwa wybór. Plecy, 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 okej. Dawaj kurwo plecy. Tepa się. Uuu, oszt. Teraz spell mnie zabija. Za 1200 to bym chyba tylko GPU do PC-ta kupił. Nawet nie pewnie. Nawet nie pewnie. Ale tak, no, PC ma dużo innych zalet. Dużo innych zalet. Czysto cenowo najmniej się opłaca. Jeśli chcesz tylko grać. Czekaj, ja mam deksa wlanego, nie? Na 3 minuty, więc teoretycznie mógłbym ściągnąć to, założyć to i mieć fastrolę. Od nie mogę nosić. On cię zabije, a chuj za późno. No właśnie. Ja wiem, że muszę uważać. Niestety. Gdy było 3700 poprzednio na tym ataku, teraz 3700 też. I to niecałe. Ty, ja nie widzę nic. Lubisz vibe, gdzie przechodzisz gierkę i sprzedajesz ją praktycznie bezstratnie. Ja rzadko mam gry, do których mam takie coś, że nie chcę już do nich wracać, nie? Bardzo często jak kupuję grę, to już z nią zostaję już na zawsze po prostu. Więc mi to tam nie jest jakoś bardzo potrzebne, ale jak najbardziej wspieram fizyczne wersje. Bo to zdrowsze dla wszystkich konsumentów. Plecy, daj plecy. Oż ty kurwo jebana. O! Nie weszło w plecy. Proszę. Come on! On ma tak szeroką tą swoją szatę, że ja nie widzę, kiedy jestem na plecach. Naraz traktuję gry typu Warhammer Space Marine, prawda. Ja też kupiłem Marina i nie wydaje mi się, żebym do niego wrócił. To racja, nie pamiętałem o tej grze. Że po pierwszym przejściu raczej finish. Oj, ciasno między tymi nagróbkami. Aż... No nie! Jeszcze plecy kurwa zasłonił. Wróciłem z roboty, witamy Miteczek. Ja myślałem, że uda mi się go ładnie zcheezować. Ej, czy był jakiś hotfix na Jorim? Naprawdę. Jak go wtedy klepałem w ten sposób na Shield Only Runie?
po prostu próbował się w moją stronę za każdym razem obrócić, a się nie tepał. Serio? To nie były plecy? Kurwa, jeszcze się tepnie. W poniedziałek zostałem doceniony i o 5 mam być w pracy? Za 5 godzin? 20 minut? Shit. Tak. Namawianie do kupowania fizycznych wersji gier jest jak najbardziej na miejscu. Okej, okay, to jest dobra animacja na backstab. Kurwa, ucieka znowu. Weź tych frajerów, kurwa, stąd. Słucham? To mnie nie trafiło. To czuję się oskamowany w tym momencie. Czuję się oskamowany. Wypierdalaj. Siedzi pod tymi... Pod tym drzewem. Mieciu. Idź spod tego drzewa, kurwa, plecy mi daj. To za śmieć. Tak, hipcio padł i rakszasa jeszcze padła. W międzyczasie. Tak, rynek gier switchowych jest bardzo stabilny. Fizycznych. Gry na Nintendo Switcha nie tracą w ogóle na wartości. Można to narzekać, bo ciężko kupić używaną grę tanio, ale za to używki są, kurwa, zazwyczaj dwie dyszki tańsze co najwyżej niż nówka, nie? Może 5 dyszek max. Mam 0 HP. Czy ja żyję jeszcze? Nie. Zrobiłem mu backstaba martwą postacią. Za dzieciaka mogłeś pomarzyć o Game Boyu, ja tak samo. Miałem ze dwóch kolegów, którzy mieli Game Boya, a ja tylko patrzyłem, jak oni grali, i tylko się śliniłem, że też bym chciał. Gdzieś ty, kurwa, gdzie on poszedł? Znowu pod drzewo. Au, jak on to przyciąga strasznie. No i pod drzewem siedzi, no. Za dzieciaka grałem w ruską, przenośną gierkę, co mi wilk łapał jajka. Też w nią grałem. I w parę innych. 250 gier w jednym na straganie za 20 zł kupione. Nie miałem Game Boya prawdziwego, więc rodzice mi kupili takiego, na jakiego było naszą rodzinę stać. Ze straganu za dwie dychy. Doceniałem bardzo. Mimo, że większość z tych gier to było 30 tysięcy wariacji na temat Tetrisa. Idź spod tej ściany, gnoju. Fuck. No nie. Na to kiedyś kupił na giełdzie PS2 za 100 zł, w którym się okazało nie działał napęd, a gość mówił, że wszystko bangla. Już pewnie go nie znaleźliście na tym bazarze, nie? Jednorazowy strzał był pewnie robiony. Przez kilka miesięcy co jakiś czas spalałem jedyną oryginalną zakupioną grę z nadzieją, że jednak tym razem się odpali. Ale boli. Jeszcze grę, kurwa, kupiłeś do tego, nie? Dopiero wtedy się dowiedziałeś, że nie działa. Nie powinienem tak robić. Kurwa mać, czemu ty takie miejsca się tepasz? Gdzieś między 30 różnymi nagrobkami. Tekken 5 to było, proszę. Iranie mi chodzi o DS3, tą babę, tą. No ta kurwa, Frida. Jo, jak ona ma tę swoją dziwną animację, jak się niewidzialna zrobi, chce się jej wejść na backstaba, to trzeba jej wejść na łokieć. I na łokciu masz idealne miejsce na backstaba. Zaskoczenie na trzeciej fazie we Fridzie, no to jest świetne. Dlatego ja zawsze mówię ludziom, żeby grali we wszystkie Soulsy, jak gracie pierwszy raz, grajcie ten. Na ślepo całkowicie. Bo i małpa Sekiro, i Frida w DS3. To jest takie, o kurwa. To jeszcze nie koniec. Plompel, witam. Czy na tym streamie można walić koniora? Tylko nie przy ludziach, nie? Tylko nie przy ludziach. A nie włączyłem ostrza. To jest bardzo źle, że nie włączyłem. Light role są git. Co ja mogę jeszcze zrobić, żeby mieć więcej damage'u? Gram Ciri? Tak, gram Ciri. Mogę to zmienić, nie? Na... O. Ale teraz już w ogóle będę na strzała, całkowicie. Ze wszystkiego po prostu. Tak, Kajsenat mówił, że najlepsza gra, w jaką grał. Nie napijesz się. Dziękuję, MRKZ, za subę na YouTube. Dzięki bardzo. Zakurwiasz. Czemu to chain backstab? Ja byłem pewien, że jak tu przyjdziemy, to go od razu zrobimy, bo to działało wcześniej, teraz już kurwa nie działa. Pewnie w tym ostatnim patchu zostało naprawione.
Nie mam timingu. Mogłem to zrobić, ale nie miałem timingu. Ludzie tą grę traktują jak trudnego RPG, a nie Souls, a prawda, no? Ludzie, niektórzy robią w Eldenie sobie jedną postać i po prostu farmią nią levele, jakby to był właśnie jakiś MMO po prostu, nie? Gdzie większość ludzi, którzy zaczęli grać wcześniej, przed Eldenem, w te gry, to jest takie, no, zrobiłem postacią jedną grę, to zaczynamy kolejną postać. Z nowym buildem, z nowym setupem. Dostałem jeszcze jedną kulką. Zajebie mnie tym. Co zrobiłem pod nową grę? Na pewno nie ten. Już Miyazaki mówił, że ten projekt, który był Elden Ringiem, to był za duży i że chcą się na mniejszych grach teraz skupić, nie? Więc wydaje mi się, że będzie powrót do, może nie całkowicie korytarzowych gier, ale do bardziej zamkniętych. Trochę chuj. Przed chwilą był ten grubas z przodu, ale tepnął się. Fajnie by była zamknięta gra, ale te 2-3 takie otwarte tereny w grze, no może coś takiego zrobią, nie? Taką mieszankę po prostu. O ile kolejna gra w ogóle będzie Souls-like'iem, nie? Bo może całkowicie odejdę od tego. Może zrobią znowu jakiś eksperyment na miarę Sekiro na przykład, nie? O, Jezusie, halo! Ała, ała, ała! Dzień dobry, Rexus! Siemano! Siemano, Rexus i ekipa! Tepnął się. Dzień dobry! Ja nie mam staminy, żeby tyle kurwa biegać wokół niego. Ała, no nie mam staminy, żeby tyle biegać wokół niego. Idealnie, żeby podejście zrypać. Tutaj ja to podejście na tym bossie rypię od ponad pół godziny. Wytrzeźwiał i zrobił relanę, tak? Wytrzeźwiał, zrobił relanę i jeszcze tego. Hipcia, kurwa, hipcio kolejne 250 śmierci jakieś zają, także dzisiaj padł dopiero. No, teraz to gówno. Jego schotfiksowali, musieli go spaczować z tymi patchami ostatnimi. Bo jemu dało się chain backstaby robić tak normalnie. A on teraz się tepa od razu. No i znowu siedzi pod drzewem, więc ja mu na plecy nie wejdę. O chuj. Okej, okay, może. Do DS3 byś wrócił, ale jak sobie przypomnisz lokację, to cię odtrąca. Ja uwielbiam DS3 i lokację również. Gody Ciri Skywalker w Shadow Realmie, tak. Ciri Skywalker. To ta postać ze Star Treka, nie? Nie lubię, jak tam się tepa. Okej, okay, weszło jeszcze. Tylko, że chłopy tutaj. O, daj plecki. Okej, okay, jeszcze weszło. Nie, tepa się. Na środek. Czyli on po kręciołku od razu się na mnie tepa, tak? Nawet trochę bardziej znośnie. Jeszcze jeden backstab. Kurwa, bubla mi wyłączył. No i na koniec mapy się tepnął. Co za śmieć. No nie, najgorszy atak zrobił. Tego nie mogę po prostu zdożować. Plecy! Nie! To nie są plecy! Nie! Kama. Kurwa, przeżył. Teraz się gruba stepnie. Kurestwo. Nie pierdolę.